Whoa! Jak mnie ścięło! Siema, dzisiaj witam was z Pcimia. Jest chyba 8 albo 9 styczeń, a pogoda wygląda tak. Ani grama śniegu, za to sporo masełka, także będą dzisiaj kąpiele błotne. Zaraz dołączą do mnie chłopaki i na początek udamy się w dół trasą o wdzięcznej nazwie Majtki. W ogóle trasy w Pcimiu mają bardzo, bardzo ciekawe nazwy. Mamy Pitoka, Rajtki oraz właśnie Majtki. Także dość ciekawy, dobry nazw. I spróbujemy sobie znaleźć nową trasę, która jest nieoznaczona. Także może uda się wam przedstawić w tym odcinku jakieś nowości. Lecimy. Dobra, jedziemy. A oprócz tego, że zobaczycie nowe trasy, będziecie mieli okazję przyjrzeć się, jak oczywiście w cudzysłowie od bohatera zbliżam się do poziomu zera. Bo wiecie, fajnie się pokazuje te wszystkie feature'ki, które odblokowuje z każdym kolejnym wyjazdem, ale jest też ta druga strona kolarstwa górskiego, gdzie przychodzi taki dzień, że po prostu idzie jak po grudzie i cofacie się dosłownie z progresem o kilka tygodni albo miesięcy do tyłu. I tak było właśnie z tym wyjazdem do Pcimia. Trasy oraz same warunki na nich panujące tego dnia zweryfikowały moje umiejętności. I to na pewno nie w korzystny dla mnie sposób. Zapraszam do oglądania. Ale masełko. Czemu nie przyjechałeś? Czemu nie pojechałeś? Kładź rower, Kuba! Właśnie rower! To mi się chce zatrzymać. No nie no, tylko trzeba uważać na to drzewo. No, tylko nie pierdolnij tam to drzewo, to też, w sumie to się nie wyjeb najlepiej. Powiem tak, chicken wcale nie wygląda jakoś dużo ciekawiej. No, chicken jest zakrętem, więc myślę, że to nie jest w ogóle chicken. No, ale po prostu jest, jaki wie... Bez hebla, dawaj! I dawaj! Nie, tak nie lubię takich rzeczy. Jak kurwa nie lubisz, jak przy mnie zjeżdżałeś rzeczy, których ja się bałem takie. No ale jakoś nie mam cię na stroju. Ciekawe co, która osoba zjeżdżająca tutaj ląduje w szpitalu. Jak na razie mamy 100% kurczę. Już! Super! No ale nie inspirujące bardzo się wydarzy. Wow. Jak mnie ścięło! Widziałem! O jacie! A jeszcze za tobą stary hamowałem, żyje? No właśnie, ja tak nie dotknąłem niczego, jak tak mnie lekko. Ale ja też nic nie dotknąłem, tylko dopedałowałem, wiesz? Nie, a ja teraz dotknąłem. Zatek! Tak. Lekka krawka. Ja cię dupcę. Teraz jak Kierosa formuje. Jana Hanen. Ale się modliliśmy tam. Ale właśnie... Piotrek nas straszy. Piotrek nas straszy. Ja ostatni zjechałem, powiem ci.
Za dużo mam ciśnienia trochę. To było takie... No dość. A to ja o tym mówiłem. To nie, to spoko jest. Ja po krzakach, kurwa, jeżdżę. Wow. Uważaj tu, Kuba. Zbliżamy się do końca majtek, po których udamy się na trasę, na którą trafiliśmy w zasadzie przez przypadek i okazało się, że została ona dość świeżo wykopana. Nazwy nie znam i w sumie nie wiem, czy już jakaś jest. O, o kurwa! Czekaj. Coś stanęło. O. No powiem ci, że to nie są moje ulubione warunki. Ej, czekaj, chcesz zmienić? Nie jedź. Tak ci weszło w koło. To samo. To samo ci weszło teraz w koło.
Gdzie? Tu. Cały? Tak, tylko mówię, że ja się tu masakrę, jeszcze przejechałem. Kurwa! Nie wiem, ja tu się nie czuję w ogóle. Masakra. Co? No nie, 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 nie. Powoli zbliżamy się do końca tych pcimskich męczarni i żeby nie było, trasy mi się bardzo podobały, po prostu nie dałem rady tego dnia i z chęcią tam jeszcze wrócę, żeby się na nich odegrać. Z tego miejsca zapraszam Was też na drugą część wyjazdu do Pcimia. Znajdzie się w niej też kilka dobrych perełek, nawet nie wiem, czy nie lepszych niż w tym filmie. Trzymajcie się, na razie.